Gosip Skarszewy wraz ze stowarzyszeniem SSTS Sokół Skarszewy zorganizowały w niedzielę 6 grudnia w PSP Skarszewy turniej mikołajkowy tenisa stołowego. Na turniej zgłosiło się 43 zawodników w 6 kategoriach wiekowych. Młodzik, junior, senior, weteran, kobiety oraz sympatycy Gosiru. Uroczyście turniej otworzyli dyrektor Gosiru Adam Sobiecki, radny Andrzej Skóra, prezes LZS Henryk Burczyk oraz radna Gabriela Plichta. Wszystkie gry były bardzo zacięte i do ostatnich momentów nie było wiadomo, kto stanie na podium. Zwycięzcy poszczególnych kategorii rozdane zostały puchary oraz nagrody pieniężne. Za rok zapraszamy jeszcze większą ilość mieszkańców gminy Skarszewy. Na kanale YouTube'a można także zobaczyć mecze finałowe w kategorii senior.